okrąg o środku S1 równym 2,1 i promieniu R oraz okrąg o środku S2 i promieniu 4 są styczne zewnętrznie. Wtedy mamy znaleźć długość tego promienia. Narysujmy tę sytuację w układzie współrzędnych. No trochę krzywa oś Y. Załóżmy tutaj oś X. Zaznaczmy punkt S1, czyli ma współrzędne 2 i 1. Tu jest punkt S1 o współrzędnych 2 i 1. I teraz S2 mamy 5, punkt o współrzędnych 5 i 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. S2, tutaj mamy 5 oraz 5. I teraz tak, S2 ma promień długości 4 jednostek, czyli powiedzmy na razie tak strzelam mniej więcej tej wielkości, no przesadziłem, mniej więcej tej wielkości, tutaj do tego miejsca, gdzieś tutaj mamy koło 4 jednostek, no i wiemy, że one są styczne zewnętrznie, czyli ten drugi gdzieś się tutaj styka, być może to będzie mniejszy okrąg, za chwilę to wyliczymy. I teraz tak, jak policzyć długość tego mniejszego promienia? Zaznaczmy to na zielono. Jak policzyć długość zielonego promienia? Musimy obliczyć odległość z S1 do S2 i odjąć od niej 4. Czyli liczymy na początku sobie odległość S1, S2 ze wzoru na długość odcinka. Czyli to jest pierwiastek. Od jednego x odejmujemy drugi, nie ma znaczenia od którego które, czyli od 5 odejmujemy 2 i do kwadratu ze wzoru na długość odcinka, dodać, od piątki odejmujemy 1 i do kwadratu. Tak liczymy długość odcinka, czyli mamy tutaj 3 do kwadratu, tutaj mamy 4 do kwadratu, czyli 3 kwadrat plus 4 kwadrat. Mamy zatem 9 plus 16, czyli 25 pod pierwiastkiem, czyli 5. Czyli odległość S1, S2 jest równa 5. A tutaj długość tego okręgu o środku S2 to jest 4. Zatem promień zielony, no to niech będzie już na zielono, promień zielony to jest odległość S1, S2, odjąć promień tego większego okręgu w tym przypadku, czyli odjąć 4. Czyli mamy 5 minus 4, czyli 1. Promień tego mniejszego okręgu to jest 1.